Blisko 30 zawodników brało udział w zorganizowanych po raz pierwszy w Polsce wyścigów modeli zdalnie sterowanych na torze lodowym o Puchar Burmistrza Szczytnej. Uznaliśmy, że musimy spróbować. Może akurat impreza wypali, a widać po frekwencji i ilości zawodników, że po raz pierwszy bardzo fajna impreza i bardzo dużo ludzi i uczestników samych zawodów. Wyścigi odbywały się na specjalnie przygotowanym torze na lodowisku w Szczytnej przy szkole podstawowej. Głównym organizatorem zawodów była grupa modelarzy z ziemi kłodzkiej, miasto i gmina Szczytna oraz Szczytniańskie Stowarzyszenie Równych Szans. Jeden z zawodników mieszka na terenie gminy Szczytna, przyszedł do pana burmistrza, zaproponował zorganizowanie takiej pierwszej imprezy. Muszę powiedzieć, że to jest pierwsza impreza w Polsce zawodów samochodzików RC na lodzie, także zaproponował, postaraliśmy się, zorganizowaliśmy. I jest. Mam 10-latka w swojej rodzinie, no i jakoś szukałem rozwiązania, żeby odciągnąć go od komputera, no i znalazłem sposób na to. I teraz chciałbym to wszystko przekazać innym ludziom. Dzisiaj się trudno jeździ, bardzo się trudno jeździ. Pierwsze zawody w Polsce na lodowisku to jest bardzo trudno. Chodzi o to, żeby przejść jak najwięcej kółek w tym przypadku w 3 minuty. Na dzisiejszą imprezę przyjechali zawodnicy z terenu Dolnego Śląska i rejonu Opolszczyzny, tam z Nysy, z Opola. Mamy jedną rodzinę właściwie ojca z córką z Niemiec. No i reszta jest tutaj od nas. Nowej Rudy, z Polanicy, z Kłodzka. Zawody są rozgrywane na prostych zasadach, jest troszkę krócej niż normalnie jeździmy. Jeździmy 3-minutowe wyścigi, czy biegi kwalifikacyjne, czy wyścigi finałowe. Najlepsze osoby, które osiągają największą ilość okrążeń, wygrywają po prostu zawody. Dodatkowo oprócz tych dwóch klas takich dla ludzi, którzy jeżdżą już tak bardziej, no może nie zawodowo, ale bardziej amatorsko, mocniej amatorsko, mamy dla takich czystych amatorów. Udostępniamy za darmo modele, zabawamodelami.pl udostępnia właśnie modele dla tych ludzi, którzy mogą właśnie spróbować swoich sił, mogą zobaczyć jak to jest, czy to jest łatwo, czy to jest trudno, mogą się bawić razem z nami. Zawodników podzielono na 3 klasy. Najliczniejszą klasą 17 kierowców okazała się klasa amator. W klasie junior wystartowały 2 zawodniczki i 2 młodych zawodników, a w otwartej klasie open wzięło udział 9 kierowców. Więc mamy dla zawodników, dla 2 grup juniora i open po pucharze, a dla wszystkich amatorów chętnych, którzy pierwszy raz spotykają się ze sportem takim modeli zdalnie sterowanych, też są przewidziane właśnie puchary i medale za udział w ogóle w imprezie. Ostatecznie w klasie amator pierwsze miejsce zajął Wiktor Wilk, drugie Leon Kopczak, a trzecie Gabriel Nowiński. W klasie junior zwyciężył Jakub Gazda, druga była Nicole Mikołajczak, a trzecie Brian Brejna. W klasie open zwyciężył Ireneusz Działkowski, drugie miejsce zajął Jakub Michalski, a trzecie Dariusz Rząsa. A jak to w planach przyszłości może wyglądać? Znaczy, jeżeli tutaj z tym klubem modelarskim uzgodnimy szczegóły, to myślę, że będziemy organizować również w lecie zawody. Zobaczymy, szykujemy tor. Wydaje się, że zorganizowana po raz pierwszy taka impreza sportowa w Szczytnej przyjęła się i spotkała z dużym zainteresowaniem. A my trzymamy kciuki za organizację kolejnych takich zawodów sportowych w tej miejscowości. Relacja z tego wydarzenia również w tygodniku Euroregio Glacensis.